Witam serdecznie w kolejnym odcinku CRV-ka 4. Raz na jakiś czas pojawia mi się taki problem przy składaniu siedzeń. Dziś znowu wystąpił. Mianowicie jak one są tutaj rozłożone i teraz chcę je z powrotem postawić, to góra mi chwyta tutaj zamek i to jest chwycone. Ale w momencie jak chcę złożyć dół, to tu sprężyna, w ogóle ten zamek, z powrotem się odblokowuje, tak jakbym pociągnął za sznurek. Nawet chyba słychać, posłuchajcie, teraz składam i będzie za chwilę pyknięcie. O! I w tym momencie jest z powrotem odblokowana góra, także ona mi się z powrotem składa. No i muszę tak zrobić na przykład 5 razy, czasami nawet 10 razy, aż to po prostu chwyci ten cały mechanizm. I jeszcze raz, czasami muszę to zrobić szybko, ale nie chwyciło. Pytanie, czy mieliście taką historię w swoich CRV-kach? Ciekawa sprawa, czemu ten zamek nie chce zaskoczyć. O, i z powrotem już jest odblokowany. I tylko z tej strony tak mi się dzieje. Z prawej strony wszystko jest ok. Dobra. I z powrotem do góry. I teraz kanapa. I elegancko. No to jeszcze raz. No nie chcę chwycić. Będę się musiał pobawić. Ok, w końcu zaskoczyło chyba za 5. razem. Trochę się tu pobawiłem tą dźwignią, bo pomyślałem, że może linka gdzieś jest chwycona. Ale to specjalnie nie pomogło. I potem zacząłem składać i dociskać kanapę. Łącznie jeszcze ciągnąć za ten sznurek. Zrobiłem kilka jakichś takich kombinacji i w końcu chwyciło. Dzięki, trzymajcie się. Napiszcie, czy mieliście taką historię w swoich CRV-kach.